Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Czuję się zobowiązana poinformować wyborców w moim okręgu, w okręgu 13, to jest Kraków, o sytuacji, jaką samorząd tworzy, przeznaczając pieniądze na katechezę. Myślę też, że zasady, które obowiązują w naszym państwie wspierania wszystkich religii i rozdziału Kościoła od państwa, powinniśmy interpretować w taki sposób, że przeznaczanie pieniędzy na coś, co fałszywie nazywamy lekcją religii, ja wiem to, bo rozmawiałam z dziećmi, które przechodzą takie lekcje, no rzeczywiście jest pewnego rodzaju obłudą. Chcę powiedzieć, że w Krzeszowicach wydano w roku szkolnym 2011-2012 w biednych Krzeszowicach 908,401 tysięcy złotych. W Iwanowicach 170,754 złote. W Czernichowie 373,856 złotych. Słoszowa 184,828 złotych. Liszki 475,438 złotych. Słomniki 303,538 tysięcy złotych. Świątniki Górne 260,552 tysiące złotych. Mogilany 458,843 złote. Zabierzów 534,634 złote. Zielonki 561,605 złotych. Wielka Wieść 175,601. Kozłów 69,570. Książ Wielki 252,720 tysięcy. Miechów 428,762 tysiące. Słaboszów 99,558. Klucze 438,380 tysięcy. Bukowno 292,735 tysięcy i 15 groszy. Chcę powiedzieć, że to są dane z tylko 19 gmin na 30, jakie zapytała. Czyli to jest suma, która stanowi tylko 1/3, a suma ta wynosi 6,180,454 złote w jednym roku szkolnym. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że nie odpowiedziało na nasze zapytanie, na moje zapytanie miasto Kraków. Interpolując jak gdyby całość środków, które w 13 okręgu krakowskim zostały wydane na katechezę, sądzę, że jest to kwota w granicach 30 kilku milionów złotych w jednym roku szkolnym. Czy państwo się na to zgadzacie?